Głos Młodzieży Wszechpolskiej, bardzo proszę. Panie pośle, jak pan uważa, dlaczego polskim rządom nie udaje się dostatecznie przekonać Niemiec do projektu Partnerstwa Wschodniego? Zaskoczę pana odpowiedzią. Dlatego, że nie jesteśmy w sprawach polityki zagranicznej zjednoczeni. Dzisiaj polityka zagraniczna i nasze znaczenie na wschodzie, może to jest mało sensacyjna odpowiedź. Może pan oczekiwał jakiegoś ostrego ataku na rząd? Wewnątrz Unii Europejskiej z innymi państwami? Nie, przede wszystkim musimy być zjednoczeni wewnątrz i zdefiniować swoje interesy. Czy mamy interes w tym, żeby zbudować na... Byłem niedawno jako szef delegacji Unia Ukraina. To jest moja główna rola w Parlamencie Europejskim. Byłem na Ukrainie, kilka dni rozmawiałem z kluczowymi politykami i zrozumiałem, że choćby sprawa wiz, która jest istotnym elementem Partnerstwa Wschodniego, to jest kwestia, w której musimy mieć odwagę dzisiaj powiedzieć w Unii, że my nie chcemy reżimu wizowego dla Ukrainy. To nie jest w naszym interesie. Nie jest w naszym interesie budowanie na wschodzie ściany, przez którą będziemy postrzegani jako ci gorsi w Unii Europejskiej, którzy blokują dostęp do Unii i którzy blokują dostęp na zachód Ukraińcom. Czyli jeśli chcemy poważnie wykorzystać Partnerstwo Wschodnie, musimy się zjednoczyć wewnątrz kraju. Zwróćcie uwagę na przykład, jak to robią Niemcy, choćby ostatnio przy tych obchodach przy murze, że są takie momenty, kiedy musimy być razem i nawet jak to komuś się nie podoba, nawet jak minister spraw zagranicznych woli sam w jakiejś sprawie działać i nie potrzebuje ani mojej opinii, ani mojego poparcia, po prostu ma większość i działa, to nie da rady. Wszystkie doświadczenia krajów w Europie pokazują, że zacząć trzeba od zjednoczenia się wewnątrz wokół najważniejszych interesów.